Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj jeden z moich ulubionych filmików, czyli produkty, ulubione produkty do pielęgnacji i do makijażu, które używałam w zeszłym roku, bez których nie mogę się obejść, uwielbiam, będę kupować te produkty już zawsze i wiele z tych produktów nawet już, słuchajcie, nie chcę ich oddać nikomu, nie chcę ich zamienić na inne produkty, dlatego że jestem w nich zakochana, uwielbiam. Działają tak, jak powinny, robią to, co powinny robić, czy pielęgnują skórę tak, jak powinny. Jestem w nich zakochana. Jest trochę takich innych produktów, jest troszeczkę dziwny produkt, do czego ja, słuchajcie, używam krem do pieluszek, więc powiem Wam za chwilę więcej o tym produkcie. Więc jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam na filmik. Jeśli chcecie więcej zobaczyć moich filmików, łapki w górę i zapraszam również do subskrypcji. Więc zacznijmy może od produktów do makijażu i jednym z moich ulubionych produktów, który używam codziennie, to jest podkład do twarzy z Vichy, który nazywa się Dermablend. I dlaczego ja ten produkt właśnie, a nie inny uwielbiam i używam cały czas? Po pierwsze, że pielęgnuje Waszą skórę, podczas gdy używacie tego produktu, to daje niesamowite krycie. Jest po nałożeniu, nie dość, że jeśli macie jakąś pigmentację na przykład, czy zaczerwienienia, pomaga właśnie wyrównać ten koloret skóry i również nie czuć go na skórze po nałożeniu, mimo to, że tak fajnie koryguje na wszelkie niedoskonałości, nie czuć go w ogóle na skórze. Jest fantastyczny do codziennego używania. Oczywiście ma w sobie filtry, więc nie używałabym go na przykład do nagrywania filmików, ale na co dzień jest niesamowity. Nadaje się do sensitive, do delikatnej skóry, wrażliwej skóry i również do każdego rodzaju skóry. Ja mam na przykład suchą skórę i on bardzo dobrze się nadaje na co dzień. Za każdym razem, jak używam ten produkt, wiele osób właśnie zada mi pytanie, jakiego podkładu do twarzy używałam, dlatego że wygląda to bardzo naturalnie i jest to Vichy Derma Blend, jeden z najlepszych podkładów. Drugim produktem do makijażu, bez którego nie mogę się obejść, to jest oczywiście Urban Decay Eyeshadow Primer. Więc jest to primer pod jakiekolwiek cienie do powiek i ja używam rodzaj Eden. Są chyba cztery różne rodzaje. Dlaczego ja lubię ten? Dlatego, że on zachowuje się jak korektor, ma w sobie kolor, więc jeśli macie zaczerwienione powieki, on pomaga właśnie wyrównać ten koloryt. Oprócz tego, że pięknie będzie utrzymywał cień na powiece, bez żadnego właśnie zbierania się koloru na przykład w zgięciu naszej powieki. Muszę powiedzieć, że nie chcę go zastąpić żadnym innym produktem, daje mi dokładnie to, czego oczekuję od primera do powiek. Mimo swojej ceny muszę go szczerze polecić, ponieważ jest go bardzo dużo w tym opakowaniu. Wydaje się, że jest to malutkie opakowanie, ale tak naprawdę ja już nie pamiętam, kiedy kupiłam ten produkt i prawdopodobnie niedługo on już będzie po dacie, a ja nadal go jeszcze mam i używam go na co dzień, więc szczerze go mogę polecić, jest bardzo, bardzo wydajny. Za to, za jakość, za to, jak właśnie kryje powiekę, daje ładny koloryt, trzyma cień w miejscu i oczywiście za to, że na tak długo starcza. Kolejny produkt do makijażu, bez którego nie mogę się obejść, to jest cień do powiek z Inglota. Jest to cień na bazie pigmentów i jestem w nim zakochana, ale słuchajcie, mam tutaj dla Was kilka porad, dlaczego ja uwielbiam ten produkt. Więc nie jest to tylko cień do powiek dla mnie, ja używam go na wiele sposobów. Więc po pierwsze możecie go używać jako rozświetlacza do Waszej skóry. Więc ja, jeśli chcę na przykład poprawić konsystencję mojego podkładu do twarzy, mianowicie chcę, by dawał mi troszeczkę właśnie taki rozświetlający efekt, dodaję troszeczkę tego cienia do powiek i efekt jest niesamowity. Jeśli chcę również uzyskać taki sam rozświetlający efekt z mojego pudru do twarzy, również dodaję troszeczkę, mieszam i mam pięknie rozświetloną skórę. Jeśli chcę użyć do strobowania, strobing, również to jest niesamowity produkt. Uwielbiam, jest to jeden z najlepszych rozświetlaczy na rynku, który jest tak uniwersalny, nadaje się do wszystkiego, dlatego że jest to właśnie taka konsystencja pudru. Jest to kolor taki delikatny, jasnego złota. Inglot cień do powiek. I ostatnim produktem, który używam do makijażu, bez którego nie mogę się obejść, to oczywiście jest Beauty Blender. I wiele z nas może jeszcze nie posiada Beauty Blendera i może nie chce się do niego za bardzo przekonać, ale ja osobiście bez niego już nie mogę żyć. Mam sporo właśnie pędzli do nakładania podkładu do twarzy, ale zawsze wracam do Beauty Blendera. Dlaczego? Po pierwsze, jeśli mam suchą skórę i Beauty Blender oczywiście musimy używać, kiedy jest mokry, nawilżony, pomaga mi nawilżyć tą skórę przy nakładaniu podkładu. Więc oprócz tego, że również daje piękne wykończenie, naturalne wykończenie, wygląda właśnie jak nasza druga skóra, to jak on jest wykonany, pięknie odbija się, cudownie odbija się od skóry. Jest to w zasadzie przyjemność nakładania makijażu z Beauty Blenderem.
I taka mała rada dla Was, moi kochani, tutaj. Wiadomo, że beauty blender musimy używać, kiedy jest nawilżony i żeby on nie tracił tego nawilżenia na co dzień. Ja go trzymam, słuchajcie, w takim właśnie zamkniętym pudełku. Więc ja go mogę używać bez konieczności nawilżania nawet przez 4 do 5 dni. Więc kolejny ulubiony produkt beauty blender. I teraz, moi kochani, o produktach do pielęgnacji twarzy, które uwielbiam. I pierwszym z takich produktów jest pre-cleanser z Dermalogica. Więc co to jest? Jest to tak naprawdę produkt, który używamy przed użyciem płynu do mycia twarzy. Więc on pomoże nam rozpuścić wszelki makijaż, nawet wodoodporny, i przygotować skórę na oczyszczenie płynem do mycia twarzy. Więc on pomoże nam zmyć również wszelkie filtry przeciwsłoneczne, pomoże nam zmyć wszelki ten smog, te zanieczyszczenia powietrza, jeśli szczególnie mieszkacie w dużym mieście. Pomoże zmyć wodoodporny makijaż. Staramy się go nie używać do oczu, może troszeczkę podrażniać oczy, ale do zmycia pozostałej części twarzy jest niesamowity. Więc on się zachowuje najpierw jak olejek, nie potrzeba go dużo, więc starcza na bardzo długo, mimo swojej ceny. Więc nakładamy ten olejek, masujemy, od razu zobaczycie różnicę, jak on pięknie rozpuszcza ten cały makijaż. Dodajemy wody i on zamienia się, słuchajcie, w mleczko. Znowu masujemy i wtedy zmywamy wodą i nasza skóra jest gotowa na użycie płynu do mycia twarzy. Jest niesamowity, szczerze go polecam, jeśli chcecie dokładnie oczyszczyć Waszą skórę, nadaje się do każdego rodzaju cery. Uwielbiam go i przepięknie pachnie. Jeśli chodzi o ochronę mojej skóry na co dzień, to uwielbiam Helio Care Fluid Creme. Więc co to jest? Ochrona przed wszystkim tak naprawdę. Jeśli mieszkacie w mieście, chroni przed tym zanieczyszczeniem środowiska. Chroni przed słońcem, czyli ma w sobie faktor 50. Ma jakieś tam oksydanty w sobie, nawilża skórę, zachowuje się jak krem BB, BB krem, czyli daje nam delikatny kolor, wyrównuje ten koloryt skóry. I jeśli nie lubicie nosić podkładu, świetny produkt, pięknie wygląda skóra zaraz po nałożeniu, jest nawilżona, nabłyszczona i wyrównany koloryt. Jeśli chcecie, możecie go spokojnie używać również pod podkład do twarzy. Oczywiście do nagrywania filmików nie polecam, będzie źle odbijał światło, ale na co dzień jest to jedna z najlepszych pielęgnacji, jeśli chcecie zapobiec starzeniu się skóry, jeśli chcecie mieć nawilżoną skórę również i chcecie uniknąć pigmentacji. Więc to jest jeden mój podstawowy cel, w zasadzie dlaczego ja go używam. Chcę zachować właśnie skórę, mam skłonność do pigmentacji, chcę zachować ładną, właśnie jasną, delikatną skórę i jest to moja odpowiedź na wszystko. Uwielbiam go używać codziennie, rano, przed wyjściem. I teraz chcę Wam opowiedzieć o moim ulubionym produkcie również, który nazywa się Bepanthen i jest to krem do pieluszek. On tak naprawdę zapobiega wszelkim podrażnieniom i są różne rodzaje tego kremu. Ten można go rozpoznać po tym, że zaraz po nałożeniu jest bardzo klejący i ma bardzo taki dziwny kolor, niezbyt przyjemny zapach. Ale do czego ja go używam? Oczywiście nie do pieluszek, nie mamy dzieci, ale ja go używam, słuchajcie, do nawilżania moich ust. Nie ma lepszego produktu. Może jest to jakaś dziwna porada, moi kochani, ale pamiętam kilka tygodni temu przechodziłam przez jakiś taki dziwny okres przesuszonych ust, bardzo przesuszonych ust. Nic mi nie pomagało. Cokolwiek nałożyłam, były one bardziej podrażnione, spierzchnione, zaczerwienione i jakimś takim, nie wiem dlaczego miałam ten produkt w domu, nie pamiętam, chyba kupiłam go kiedyś może do używania właśnie nawilżania skóry mojego ciała, więc postanowiłam, że spróbuję to użyć do moich ust i ulga była natychmiastowa, nie podrażnia tych ust, pięknie je nawilża i chroni, więc ja go używam cały rok, nie tylko zimą, cały rok nakładam ten produkt za każdym razem przed snem na moje usta, więc budzę się może nawet z pełniejszymi, bardziej nawilżonymi ustami i również nakładam go w ciągu dnia na tyle, ile go potrzebuję. Używam go również do dłoni, by chronić dłonie przed wysuszeniem. Ja mam czasami bardzo dużą egzemę na dłoniach i dzięki temu produktowi muszę powiedzieć, że uniknęłam egzemy na dłoniach w tym roku, tej zimy. Więc szczerze go polecam, jeśli produkt nawilżający do ust i do dłoni. I również jeśli szukacie produktu do rozświetlenia Waszej cery, to na pewno polecam kropelki witamina C z Aurigi. Jest to mocniejszy produkt, są dwa różne rodzaje i to jest ten mocniejszy. Za każdym razem, kiedy używam ten produkt, niekoniecznie na co dzień, wydaje mi się, że rano po przebudzeniu właśnie mam ładną, rozświetloną, zrelaksowaną skórę, więc szczerze mogę polecić. Wydaje mi się, że można go używać w każdym wieku, szczególnie po 35 roku życia, na pewno do zachowania ładnej, rozświetlonej skóry. Szczerze polecam Auriga Flavo C, kropelki witamina C.
I teraz chcę Wam powiedzieć o moich dwóch ulubionych takich urządzeniach do pielęgnacji twarzy. Pierwszym z nich oczywiście jest Derma Roller, czyli są to igiełki, którymi nakłuwamy twarz i poprzez to wszelkie produkty, kremy, kropelki do twarzy wnikają głębiej w naszą skórę. Jeśli macie jakieś zastrzeżenia wobec igieł, naprawdę zacznijcie od najkrótszych igiełek, około 0,5 mm. One delikatnie nakłuwają skórę, nie ma naprawdę jakiegoś takiego dyskomfortu czy bólu. Nie nakłuwamy tej skóry mocno, nie przyciskamy tego rollera mocno również do skóry. Więc ma on takie działanie, że pomaga kremom i kropelkom wniknąć w skórę głębiej. I ja używam go tylko wieczorem, nie używam go na dzień. Używam go wieczorem i rano budzę się właśnie z bardziej taką rozpromienioną i zdrową skórą. Szczerze polecam. Różne długości, zacznijcie zdecydowanie od najkrótszych igiełek. Jeśli czujecie się komfortowo już z krótkimi igiełkami, możecie spokojnie zacząć kupować dłuższe igiełki, aczkolwiek nie ma naprawdę takiej potrzeby. Wydaje mi się, że krótkie igiełki dają mi taki sam efekt niesamowity jak i długie igiełki. Długie igły używam tylko raz w miesiącu albo nawet rzadziej. Jeśli obawiacie się całkowicie, bardzo chętnie poleciłabym, słuchajcie, Wam zabieg nawet z mikrorollerami w salonach kosmetycznych. Więc jeden z moich ulubionych produktów, rzeczy również do pielęgnacji twarzy. Na pewno wiecie, jak doskonale lód działa na naszą skórę, więc ice rollery to jest coś, co nie możemy się bez niego obejść. Co to jest? Rączka i dołączona końcówka, którą trzymamy w zamrażarce. Możecie go używać na co dzień, możecie go również używać tylko na wyłącznie jakieś okazje, więc on pomoże Wam rozświetlić Waszą skórę, troszeczkę ją ujędrnić. Na pewno będzie ona bardziej taka promienista i delikatnie zaczerwieniona i wypoczęta. Szczerze polecam jakiekolwiek ice rollery, używanie, jeśli to możliwe, na co dzień lub jeśli zachodzi taka potrzeba przy jakiejś szczególnej okazji. Produkt, który zasługuje na szczególną uwagę, to są podkładki, nakładki silikonowe. Więc co to jest? Jest to nakładka, którą używamy do redukcji zmarszczek. I ta, którą tutaj trzymam w ręce, nadaje się do naszego dekoltu. Więc jeśli Wy, tak jak ja na przykład, kiedy budzę się rano, mam bardzo dużo zmarszczek na dekolcie, dlatego że lubię spać na boku. I ta skóra już nie jest taka jędrna, jest bardziej wiotka i właśnie pojawiło się bardzo dużo zmarszczek. Tą nakładkę nakładamy wieczorem na naszą skórę przed snem. Nie używam żadnego innego produktu, nie używam żadnego balsamu do ciała, na czystą skórę nakładamy nakładkę. Ona pięknie się przykleja do naszej skóry i idziemy spać. I rano wstajemy z piękną, gładką skórą. Działa on przez tyle godzin. Pomaga właśnie w redukcji zmarszczek i te, które już są, pomaga właśnie je wygładzić. Można te nakładki kupić w różnych rozmiarach i one nadają się również do na przykład zredukowania marszczek wokół oczu czy na naszym czole, więc to już od Was zależy. Można je nosić na kilka godzin, można je nałożyć na całą noc, jeśli macie na to ochotę. Na całą noc jest dosyć trudno je utrzymać na twarzy w jednym miejscu, jeśli na przykład śpimy na boku, czy lubimy spać na naszym brzuszku, tak jak ja na przykład, więc ja bardzo często nakładam je tylko na kilka godzin w ciągu dnia, jeśli chcę troszeczkę właśnie zredukować te zmarszczki, by nie były aż takie głębokie. Szczerze polecam silikonowe nakładki, zdecydowanie tą na pewno na Wasz dekolt, jeśli pojawiły się zmarszczki już, czy na przykład jeśli chcecie zapobiec zmarszczkom w przyszłości. I teraz mój ulubiony oczywiście produkt do pielęgnacji stóp, który na pewno dobrze już znacie. Jest to troszeczkę inne opakowanie. Jest to tak dokładnie ten sam produkt. Widziałyście na pewno już recenzję tego produktu. Nie mogę się obejść bez tej maski w ciągu roku, więc jeśli planuję jakieś wakacje, zimą, kiedy Wasze stopy są bardzo przesuszone, jest to jeden z najlepszych produktów do usuwania zdrogowaciałego, stwardniałego naskórka. Więc jest to produkt, który jest troszeczkę źle zrozumiany, źle czasami używany przez wiele osób, więc chcę Wam tutaj jeszcze wytłumaczyć jeszcze raz, moi drodzy, szybciutko, jak go używać. Czyli używamy go tylko około 3-4 razy w roku, raz w miesiącu, jeśli jest na to taka potrzeba, ale ja go używam około tylko 3 razy w roku. Jest to maska złuszczająca, czyli jest to, działa ona na zasadzie kwasu. Używamy ją tylko, nakładamy na stop jako skarpetki przez tylko godzinę i półtora. Półtora godziny, nie dłużej, dlatego że spali nam skórę na naszych stopach. Nie wolno go używać na noc, nie wolno go używać dłużej niż półtora godziny. Zmywamy ten produkt całkowicie i po około 4-5 dniach nasza skóra na stopach zacznie się złuszczać. Nie będzie to wyglądało zbyt estetycznie, ale po około półtora tygodniu będziemy miały piękną, gładką, prawie że skórę jak dziecka na naszych stopach. Uwielbiam ten produkt. Kilka razy spotkałam się z opinią, że kilka osób powiedziało, że ten produkt nie zadziałał na ich stopach.
Nie wiem dlaczego, ale ja w ciągu kilku lat używałam już około 10 razy tego produktu i tylko raz mi się zdarzyło, że faktycznie nie zadziałał. Kupuję ten produkt tylko i wyłącznie w sklepach kosmetycznych, nie kupuję tego produktu na internecie. Nie wiem, jak oryginalne są te produkty, jeśli chcecie kupić na przykład na eBayu, czy na Amazon, czy na Allegro, więc polecam kupno ich właśnie w aptekach, czy w jakichś sklepach kosmetycznych. Jest to świetny produkt, bez którego nie mogę się obejść. I na pewno już bardzo dobrze mnie znacie, moi kochani, co uwielbiam do pielęgnacji skóry mojego ciała, to są oczywiście szczotki do masażu, do pielęgnacji, do usuwania martwego naskórka. I ja tylko i wyłącznie wybieram szczotki, które mają bardzo delikatne włosy. Tą szczotkę kupiłam tutaj u nas w Boots, czasami można je spotkać w TK Maxx również. Jak można rozpoznać delikatną szczotkę? Poprzez to oczywiście po dotknięciu, że jest bardzo delikatna, ale po masowaniu skóry na przykład nie będzie żadnego zaczerwienienia. Jest może delikatnie ta skóra zaróżowiona. Jeśli macie delikatną, wrażliwą skórę, zdecydowanie wybierajcie szczotki z bardzo delikatnym włosiem. Również one będą również działały tak dobrze jak te bardziej mocniejsze, grubsze szczotki. Jest to bardziej przyjemny również zabieg i możecie stosować ten zabieg na co dzień, jeśli są to grubsze włosie, nieprzyjemne włosie. Niestety tylko raz w tygodniu prawdopodobnie będziecie używać takiej szczotki, nie ma potrzeby w zasadzie używać jej częściej. Szczerze polecam delikatne włosie i ta szczotka jest jedną z moich ulubionych, którą używam cały rok. Jeśli szukacie produktu do pielęgnacji skóry, do wrażliwej skóry, do swędzącej skóry, przesuszonej, czy nawet do skóry, wrażliwej skóry głowy, nie ma lepszych produktów jak firma Mugu. Są to produkty w 100% naturalne i zapoznałam się z nimi około 6 miesięcy temu i już nie mogę się bez nich obejść, więc nie używam żadnego innego żelu do mycia ciała, balsamu do pielęgnacji skóry mojego ciała, czy szamponu do włosów. Nie zrozumcie mnie źle, uwielbiam wszelkie profesjonalne szampony, ale niestety wszystkie one powodują podrażnienia mojej skóry, również balsamy do ciała czy inne żele do mycia ciała. Absolutnie uwielbiam ich zapach, moja skóra ich niestety nie uwielbia. Te produkty pachną jak słodki taki deser ryżowy, są w 100% naturalnie, pięknie pachną i działają fantastycznie dla wrażliwej skóry, skóra, która na przykład ma egzemę. Szczerze, że polecam, jedna z najlepszych produktów. Mam nadzieję, że są już w Polsce, jeśli nie, mam nadzieję, że się wkrótce pojawią. Wrzucę tutaj link poniżej do jednej ze stronek, gdzie ja mogę na przykład polecić Wam kupno tych produktów, z których możecie zobaczyć, dowiedzieć się więcej może o nich. Jeśli chodzi o produkt do usuwania zbędnego owłosienia, to nie ma lepszego produktu na rynku, jak tylko i wyłącznie Philips Lumia. Nie mam tutaj recenzji na mojej stronce jeszcze, jeśli macie ochotę, bardzo chętnie zrobię recenzję większą o tym produkcie, ale jeśli chcecie w domu pozbyć się zbędnego owłosienia, to jest produkt, to jest Wasza odpowiedź na wszystko. Jest to dosyć drogi produkt, ale pamiętajcie, jeśli chcecie usuwać zbędne owłosienie w salonach kosmetycznych, tak naprawdę ten produkt będzie w dłuższym okresie używania będzie tańszy niż zabiegi w salonach kosmetycznych, a działa tak samo. Muszę powiedzieć, jak kupowałam, byłam bardzo sceptyczna, nie oczekiwałam żadnych niesamowitych efektów i byłam niesamowicie mile, pozytywnie zaskoczona. Po około 3 tygodniach używania tego urządzenia, zauważyłam niesamowite efekty. Jest to podstawowa wersja, jest kilka rodzajów tego produktu. Ja kupiłam ten najtańszy i działa niesamowicie. Różni się od tych droższych tym, że nie można go używać niestety do twarzy, czego bardzo żałuję. I nie daje nam również ciągłego światła. Można go używać tylko raz w tygodniu, nie trzeba go używać częściej. Możecie go używać tylko kilka razy w roku. I muszę powiedzieć, że w 95% usunął wszelkie moje zbędne owłosienie, czy pod pachami, czy właśnie bikini, czy na nogach, czy nawet tutaj na przedramieniu. Nie polecam go do włosów jasnych, więc słuchajcie, nie biegnijcie szybciutko, jeszcze kupujcie tego produktu. Najlepiej, jeśli właśnie wysłuchacie jakiejś recenzji, dokładnej recenzji, poczytacie dużo na temat tego produktu. Jeśli macie jasną skórę, ciemne włosy, jak najbardziej mogę go polecić. Nie ma lepszego produktu na rynku do usuwania owłosienia, moim zdaniem. Ja nie mogę się już bez niego obejść. I ostatnim produktem, moi kochani, to są witaminy. Jest mnóstwo różnych witamin na rynku i bardzo dobrze o tym wiemy, ale moje ulubione, które naprawdę zadziałały i zauważyłam dużą różnicę po używaniu tych witamin, to jest seria Nutrify. Nie można tych produktów kupić na półce w sklepie, jest to tylko i wyłącznie drogą dystrybucji. I teraz ja rozumiem dlaczego, już teraz dobrze wiem i cieszę się, że jest to droga dystrybucji, nie jest to produkt dostępny na półce w sklepie. Ponieważ gdyby on stał na półce w sklepie, prawdopodobnie, może niekoniecznie zwróciłabym na niego uwagę, nie rozumiałabym ich właściwości, ale po tym jak ktoś mi przedstawił ten produkt,
polecił i użyłam, zrozumiałam dlaczego. One są tak fantastyczne. Są to produkty w 100% naturalne, nie ma tu niczego złego dodawanego. Co zauważyłam, kiedy przestałam używać tych produktów? Po pierwsze, moje paznokcie przestały wyglądać tak fantastycznie, jak wyglądały wcześniej. Więc były zdrowe, długie, grube, nie łamało się, nie rozdwajało się, kiedy używałam całej serii tych produktów. Teraz z powrotem zaczęły się rozdwajać i łamać i nie wyglądają już tak dobrze, jak wyglądały. Więc to jest jeden z moich sekretów do zdrowych, długich paznokci. Również wróciły moje bóle głowy, wrócił ból kolana. Dystrybucja jest jeszcze malutka w Polsce, ale uwielbiam je, szczerze polecam, jest to jedne z najlepszych produktów. I są to już wszystkie moje ulubione produkty, moi kochani, które używałam w zeszłym roku i które nadal będę używać, które mogę Wam szczerze, szczerze polecić. Nie są one sponsorowane przez nikogo, przeze mnie tylko i wyłącznie zakupione i używane. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie filmiku i do zobaczenia wkrótce.